I jak pan ocenia teraz medycynę? Postęp, który trzeba powiedzieć, we wszystkich dziedzinach jest kolosalny. Jak robią takie operacje, jak rozdzielenie mózgów dzieci siamskich, sióstr siamskich. Oczywiście technika poszła szalenie do przodu. Trzeba sobie przypomnieć, że na przykład pierwsze krążenie pozaustrojowe było od człowieka do człowieka. Jak był u nas Lillehei, to jest twórca krążenia pozaustrojowego, był przecież u nas na oddziale, to powiedział, już dziś mamy aparat, bo przedtem musieliśmy człowieka do człowieka przyłączyć. Więc postęp jest kolosalny. Więc w niektórych rzeczach ten postęp jest konieczny. Ale jeżeli wszystko się sprowadza do tego, że wszystko zamiast człowieka robi maszyna, to maszyna się bardzo często myli. Po pierwsze, jak laboratorium na przykład robią morfologię i naciskają guzik, prawda, i wychodzi im, co się dzieje we krwi. I za każdym razem wychodzi inaczej, bo maszyna nie jest doskonała. To ja mówię, to jest rzecz, która jest bez znaczenia. Ale w ogóle to wszystko się dzieje bez pewności tego, że to jest dobre. Mówisz, koronarografia, która ratuje życie. Tak, ale ile razy ją się robi niepotrzebnie. I to nie jest obojętny zabieg. To nie jest obojętne, bo z elektrokardiogramu widać, że nic nie jest, ale nie. To idzie z Ameryki, tam grają rolę pewne rzeczy i finansowe, i technika, która jest lepsza, i aparatura, która jest lepsza. Jeżeli się dziś mówi, że można usiąść w Los Angeles i zoperować w Zabrzu, kiedy profesor tam mówi, jak ruszyć, to dla mnie to jest, człowiek się sprowadza do kawałka maszyny, a tak nie jest. Bo mimo, że on widzi to bijące serce na swoim monitorze, to nie jest w stanie ocenić całej sytuacji chorego, żeby nie wiem co powiedzieć. Więc oczywiście, że technika tu pomaga, tam pomaga. Na przykład dzisiaj się robi w nowotworach te wskaźniki, jak wysoki jest to. Wielka rzecz, ale cała nauka idzie do przodu. Jak się dzisiaj wie, że koło Układu Słonecznego jest drugi układ, który jest drugi większy, jest niedaleko, to się dowiaduje. Ale człowiek jest zupełnie wyjątkową bestią, bo to jest ewolucja, ewolucja, ewolucja. Szympans ma prawie tyle samo genów, co człowiek. Tak, a tym niemniej jest ta kolosalna różnica, że on myśli i nie. Jak to się dzieje, nie wiadomo. I ta niewiadoma jest właśnie w medycynie. Ona jest, maszyna jest bardzo dobra, ale popatrzysz na chorego i od razu, maszyna ci nie powie, czy on jest do życia, czy do śmierci. A jak wejdziesz i zobaczysz, że on ma czarne podniebienie, szczególnie u dzieci, to już wiesz, że on nie będzie żył. Ale to jest tylko obserwacja. I też nie jest 100%, ale jest 90%. To wystarczy. A maszyna tego nie wychwyci. No ale lepszy dowód, ten chłopak z Kazimierza, co przyjechał, co do wojska go nie wzięli, bo miał ciężką wadę serca, bo na komisji powiedział, że go coś boli, posłali go na USG, czy nie, na coś tam go posłali. I on przychodzi, tata nieszczęśliwy, partyzant, mój syn, ja byłem zdrowy, syn zdrowy. Do wojska, ma wadę serca, na operację, ma skierowanie do szpitala. Wchodzi taki byczek, daj Boże zdrowie. Tak mówię, co ci jest, mam wadę serca, powiedzieli, pokazuję mi papier do operacji. No to ja go coś zbadałem, mówię, wiesz co, maszyna była zepsuta. Nie, jesteś chory. No tatuś tam. No i co? Minęło 3 miesiące, wezwalił go drugi raz, że maszyna jest do dzisiaj zepsuta i nowa maszyna jest. No więc to jest to. I ci lekarze biorą tą maszynę, piszą i do widzenia. To znaczy, oni nie mają do siebie zaufania. Bo żeby on go posłuchał i zbadał, tylko nikt go nie uczy już dzisiaj tego.